Czas lata to jest na pewno taki okres, kiedy nasza dieta powinna być lżejsza. Czyli to jest moment, kiedy powinniśmy skupić się na roślinach, na warzywach, na owocach, bo teraz jest sezon na te produkty. Teraz one mają najwięcej wartości odżywczych, najwięcej witamin, najwięcej składników mineralnych i one najlepiej nas odżywiają. To jest też moment, kiedy musimy zbudować naszą odporność na to, żeby w okresie jesiennym, kiedy ta odporność zacznie spadać, żebyśmy mogli chronić się przed chorobami. Dlatego teraz przede wszystkim sałatki, surówki, wszystkiego rodzaju soki, musy, to wszystko powinno być w naszej diecie. Za to mniej może się znajdować takich produktów zwierzęcych, typu tłuste mięsa, różne produkty właśnie takie ciężkostrawne, typu sery, bo one nie są jakby nam teraz potrzebne. Nie musimy się rozgrzewać, nie ma zimnych, wieczornych, mroźnych wieczorów, więc możemy spokojnie sięgać po te lekkostrawne produkty. Do nich też zaliczymy chude mięsa i też chude produkty mleczne, takie jak kefir czy jogurt, który wspaniale chłodzi i też wspaniale nawadnia nasz organizm. W lato bardzo ważne jest również to, byśmy prawidłowo nawadniali swój organizm. Kiedy pojawiają się upały, zwiększa się nasze zapotrzebowanie na płyny. Powinniśmy pić wodę, również tą średnio zmineralizowaną, nisko zmineralizowaną, ale ważne jest to, że możemy również spożywać inne napoje, takie jak na przykład soki 100% owocowe czy owocowe warzywne. One poza takim nie zawierają pustych kalorii, ponieważ zawierają również mnóstwo składników odżywczych, witamin, składników mineralnych. Między innymi zawierają potas, który jest bardzo ważny dla naszego prawidłowego nawodnienia. Nie zapominajmy też o sokach pomarańczowych, które mają mnóstwo witaminy C, która dba o nasz zdrowy wygląd, i o soku marchewkowym, który ma z kolei beta-karoten, który dba o dobrą opaleniznę w czasie lata.